jestem z Bydgoszczy. Tam się urodziłam i tam dorastałam. Ale duża część mojej rodziny mieszkała za granicą i miałam szansę wyjeżdżać właśnie do Niemiec, do Londynu. I tam doświadczałam kontaktu ze sztuką. Ja uważam, że żyjemy naprawdę w fajnych czasach i dzisiaj nie musisz decydować, że chcesz zajmować się czymś tylko w jednej dziedzinie. Dzisiaj możesz zajmować się zupełnie różnymi dyscyplinami życia i realizować siebie na wielu polach. Mogę powiedzieć o sobie, że jestem aktorką, ale jednocześnie zawsze miałam taki potencjał w sobie osoby interdyscyplinarnej. Szukałam siebie w kolejnych odsłonach, zaczęłam zajmować się projektowaniem ubioru, kostiumy do teatru robić, reżyserować, robić wideoarty, uczyłam się montażu, uczyłam się organizacji. Każda osoba, którą ja spotkałam w moim życiu, która osiągnęła sukces w jakiejkolwiek dziedzinie, to jest osoba, która nie bała się podejmować ryzyka. I uważam, że to jest świetne i powinniśmy podejmować takie zadania, jeśli czujemy wewnętrznie, że nasza intuicja nas prowadzi w jakąś stronę. Powinniśmy iść za tą intuicją i wsłuchać się w siebie, bo to daje spełnienie, to daje szczęście. Po prostu podejmujmy to ryzyko.